Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać na temat planu utwardzania ulic miejskich, ulic o nawierzchni gruntowej. Miejsce wybraliśmy nieprzypadkowo, jesteśmy na ulicy Kordeckiego w Gronowie, ulicy, która zbudowana została w 1977 roku i nie trudno policzyć, że w tym roku skończy 47 lat i do dnia dzisiejszego nie doczekała się swojego utwardzenia. Ale myślę, że o szczegółach powie więcej kolega Tomek Mikołajczak. Dzień dobry Państwu. Kiedy zostanie zbudowana, utwardzona moja ulica? To jest najczęściej zadawane mi pytanie przez mieszkańców. Mieszkańcy szczególnie ościennych dzielnic, takich jak właśnie Gronowo, na którym się znajdujemy, Zaborowo czy Zatorze. Jest to dla nich priorytet, że wychodzą z domu na ulice, które są z błota. Za kilka dni, czy nawet dzisiaj, czy jutro zaczną się roztopy. Wielu mieszkańców po prostu najzwyczajniej w świecie nie będzie mogło wyjść z suchą nogą z własnego domu. Na takie pytanie, które zadają mieszkańcy, my nie możemy odpowiedzieć, bo miasto teoretycznie posiada coś takiego, jak przed chwilą powiedział kolega, jak plan utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej na lata 2016-2025. Niestety ten plan jest po pierwsze tak sporządzony, że niewiele z niego wynika, po drugie jest po prostu nierealizowany. W planie jest zaplanowane, że miasto w latach 2016-2025 utwardzi 13 km ulic. Na tą chwilę minęło 8 lat tego planu, dwa przed nami i tu proszę Państwa jest grafika, która pokazuje ile jest utwardzone. Na tą chwilę utwardzono z tego planu tylko 4,35 km dróg. Górna tabelka pokazuje średnioroczny plan, który można zrealizować w tym czasie, który powinien być zrealizowany. Czyli żeby plan był zrealizowany, rocznie powinno być utwardzone 1,3 km drogi. Dolna tabelka to jest tabelka wstydu, która pokazuje, że tu mamy dzisiaj, a tutaj jest realizacja planu. Miasto w tym czasie z tego planu utwardziło tylko 4,35 km dróg. To jest, proszę Państwa, naprawdę kłopot dla mieszkańców i to nie jest. Miasto mówi o tym, że realizuje drogi, że buduje, ale buduje tylko te główne drogi, nie buduje tych dróg lokalnych. Prezydent często próbuje jakby złość mieszkańców przekierować na deweloperów. Mówi, że deweloperzy rozjeżdżają drogi i tak dalej. Ale to, co powiedział przed chwilą kolega, ta ulica ma 47 lat. Tu się, akurat w tej chwili tutaj powstaje jakaś budowa, ale przez te 47 lat tych budów nie ma tutaj co chwilę i to nie jest tak, że po prostu jakby ta droga była, to by jej deweloperzy nie rozjeżdżali, a tych dróg po prostu nie ma. Mamy też kilka propozycji, co powinniśmy zrobić w najbliższym czasie, ale nie wiem, czy ktoś chciałby jeszcze dodać w tej części coś, czy... Oczywiście zacząłeś o tej uchwale, to oczywiście o tych kilometrach, ale to też jest dosyć ważne porównanie, że w tej uchwale z 2016 roku do wyremontowania było zaplanowanych 56 ulic, to co było Tomek też w twojej odpowiedzi na interpelację, a zostało wyremontowane 22 ulice. A w uchwale również z 2016 roku, oczywiście w planie miasto ma do utwardzenia 54 km dróg o nawierzchni gruntowej. W tym planie było 13 km, co radny Tomasz Mikołajczak mówił. A to się przekłada na 155 ulic. Tych ulic nam dochodzi, a remontujemy tak naprawdę w ostatnich latach pojedyncze ulice, drogi. Był rok 2020, w którym nie utwardzono żadnej drogi z tego planu. Po prostu ten rok został wycięty. Więc przejdziemy do tego, jakie mamy propozycje, tak? Może mamy jakby dwa zestawy propozycji. Pierwsza rzecz to jest taka, którą można zrobić już teraz i złożymy pismo w tej sprawie, zaraz kolega o tym powie. A druga kwestia będzie związana z tym, co należy zrobić zaraz po wyborach, co my zrobimy zaraz po wyborach, no bo zbliżają się wybory, jakby chcemy już Państwa informować o naszych planach. To może najpierw Przemek, dobrze? Tak, jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, bo oczywiście w latach 2011, to jest bardzo fajne porównanie, 2011-2015, czyli przez 4 lata, utwardzono 21 ulic o długości ponad 5,5 km. Teraz mamy 10 lat i utwardzono tylko ponad 4 km. I jako klub radnych Koalicji
Obywatelskiej chcemy złożyć do pana prezydenta pismo w sprawie wpisania na najbliższej sesji zadania inwestycyjnego o nazwie przebudowa ulic Kmidzica, Zagłoby i Skrzeduskiego. Chcemy, żeby oczywiście to zadanie za chwilę zostało zrealizowane, żeby znalazły się pieniądze w budżecie i po najbliższej też sesji, w najbliższych też dniach, tygodniach prezydent ogłosił postępowanie przetargowe, żeby nasze też słowa, czyny przeszły w działania, bo rzeczywiście tych dróg nam przybywa, no musimy te drogi remontować, dlatego będziemy apelować do pana prezydenta, aby to zadanie inwestycyjne zostało wpisane do budżetu na najbliższej sesji. Ja chciałabym tylko dodać, że mieszkańcy mają świadomość o tym planie. Oni doskonale wiedzą, że taki plan istnieje. Bardzo często się powołują na ten plan. Zresztą jutro mamy petycję, jeśli chodzi o ulicę Skrzetuskiego, niedaleko stąd i Zagłoby, gdzie też właśnie pokazali, że w petycji, że ten plan istnieje i dlaczego to jest nierealizowane. I rzeczywiście bardzo trudno nam się do tego odnieść, bo my nie znamy przyczyn, mimo że pytamy i bardzo często monitorujemy na ten temat. No to się niestety nic nie dzieje. A jak wiemy, przy ulicy Kordeckiego są dwa duże place, a dziury są plus skatepark, a dziury są niesamowite. Dla mnie to po prostu inwestycja jest niewykończona, bo obok tych placy powinna być też jakaś normalna droga, a nie dziury, gdzie można sobie złamać nogę czy ją skręcić. Także tylko tyle chciałam dodać, że mieszkańcy, i to jest bardzo ważne, bardzo dobrze znają, że ten plan jest. Tak, jeszcze zanim przejdę też do tych naszych propozycji, to co powiedział Adam, mi przypomniało, że gdy my piszemy do miasta interpelację, bo mieszkańcy nas przychodzą, kiedy będzie utwardzona ich droga i my składamy takie pismo do miasta w formie interpelacji, to my otrzymujemy odpowiedź, że ta i ta ulica jest ujęta w planie utwardzania dróg, który wiadomo, że nie jest realizowany, tak? Więc to jest naprawdę duży problem, że pierwszym problemem jest to, że te drogi nie są robione, to jest główny problem, ale drugi to jest to, że plan jest czymś, co jest totalną fikcją. I teraz jeszcze, ty chciałeś coś dodać? Nie, ja zakończę. I Przemo mówił o tym, co robimy już dzisiaj, tak? Czyli składamy pismo w sprawie tych ulic, zaraz w nowej kadencji podejmiemy inicjatywę, żeby zmienić plan, który dzisiaj jest totalną fikcją. I jakby już wiemy, że taka formuła jak teraz, że w ciągu 10 lat utwardzimy 13 km dróg, jest kompletnie nieweryfikowalna. Przez 5 lat właściwie można mówić, że przecież to zostanie zrobione. Ja 2 lata temu składałem pismo w tej sprawie, że ten plan nie jest realizowany. No i dopóki się ten plan nie skończy, to właściwie nigdy nie można powiedzieć, że jest niezrealizowany. Tak więc my proponujemy co innego. Proponujemy, że złożymy w zależności od wyników wyborów, ale najprawdopodobniej w formie uchwały wystąpimy o to, żeby stworzyć od 2025 nowy plan, który będzie tak skonstruowany, że plany będą roczne, dwuletnie, może pięcioletnie. Nie wiem, czy potrzebujemy plan na 10 lat, bo to jest długa perspektywa. Wcześniej chcemy, żeby ten plan był skonsultowany z mieszkańcami, żeby po stworzeniu takiej propozycji planu w tym roku, po wyborach, plan podlegał konsultacjom społecznym, żeby mieszkańcy mieli prawo nanosić swoje uwagi, bo dzisiaj mam troszeczkę wrażenie, że buduje się tą ulicę, którą mieszkańcy sobie potrafią wywalczyć. Także nie jest to tak, że te potrzeby są realizowane, tylko tam, gdzie mieszkańcy potrafią po prostu wywalczyć, mocno krzyczą, protestują, to tam się buduje jak dla świętego spokoju ulicę. Plan musi być też mieć swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Dzisiaj jest tabelką z ulicami, ale nigdzie nie ma na to przeznaczonych środków pieniężnych, więc to, co będzie w planie, musi być odzwierciedlone w wieloletniej prognozie finansowej. I zaraz po wyborach składamy wnioski, składamy uchwały o to, żeby zmienić ten plan, zbudować całkowicie nowy, realny plan. Z mojej strony to wszystko. Rzeczywiście plan utwardzenia dróg jest rzeczą kluczową dla mieszkańców, którzy przy nich mieszkają. Ponieważ, tak tutaj Tomek wspomniał, za chwileczkę mrozy puszczą i rozpocznie się tutaj taki mały armagedon związany z dojściem do własnego domu. I wracając do tego planu, który był, bo nowy plan jest konieczny, natomiast ten plan, który był, musimy sobie zdać sprawę, że w przeciągu pierwszych 2 lat, on się zaczął całkiem nieźle, bo jego realizacja była na poziomie 2,66 km. Następnie 2 cykle 3-letnie, to w latach 18-20 powstało tylko 900 metrów dróg, a w latach 21-23
770 metrów z tego planu. Dlatego zmiany są konieczne, niezbędne i musimy do tego doprowadzić, aby plan był realny i żeby mieszkańcy czuli potrzebę współdziałania w sprawie realizacji swoich własnych interesów, w tym wypadku dróg najbliżej swojego domu.